Z działalnością różnego rodzaju służb mundurowych mogli zapoznać się wszyscy, którzy skorzystali z oferty pikniku militarnego, jaki odbył się na Alei Gwiazd Żużla. Największe stoisko tradycyjnie należało do 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego, gdzie prezentowano samobieżny zestaw rakietowy Poprad i wyrzutnie OSA. Do Leszna przyjechał także transporter Rosomak. Swoje stoiska mieli także żołnierze 19. Samodzielnego Oddziału Geograficznego, 125. Batalionu Piechoty Lekkiej WOT oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień. Ponadto na pikniku prezentowali się strażacy, ratownicy medyczni, ratownicy wodni oraz policjanci. Na stoisku policji pobierano odciski palców. Uczono pierwszej pomocy, prezentowano sprzęty wykorzystywane w codziennej pracy na rzecz ludzi. Podczas trwania pikniku można było też za darmo pojeździć na łyżwach na lodowisku, zorganizowano także przejażdżki quadem. Pokaz musztry zaprezentowali uczniowie klasy policyjnej 3. liceum ogólnokształcącego. Jak zawsze pojawiła się wojskowa gruchówka, a także ciepła herbata. W trakcie imprezy zbierano też głosy na budżet obywatelski, projekt numer 8 dla wyposażenia OSP w Gronowie. O godzinie 12 z tańcem zaprezentowali się członkowie Stowarzyszenia Wygraj Siebie. Taniec został specjalnie przygotowany na stulecie powrotu Leszna do macierzy i była to jego pierwsza prezentacja.